A więc widzowie, jak możecie zobaczyć, mamy całkowicie nowy karnet bojowy. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku robimy tak, że zakupujemy cały karnet i zagramy tymi skinami, które tutaj mamy do odebrania. I robimy w ten sposób, że jeśli wy byście chcieli zgarnąć taki Stumble Pass, koniecznie teraz zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, zgłoście się w komentarzu i wybierzemy jedną osobę, która dostanie taki karnet bojowy, ale dokładne zasady będziecie mieli w opisie, więc sobie je sprawdźcie. A teraz Ewela przejdzie do zakupu całego karnetu i wyda masę gemów. Ja już właśnie mam gemy doładowane, mam 9000 gemów. Aktywujemy sobie tutaj. 1200 gemów kosztuje samo aktywowanie. Dobra, jest już tutaj. W ogóle coś mi się zadziało tutaj z tego wszystkiego i musimy sobie tutaj kupić na początku parę stopni. Rafał, tutaj moje konto widzę, że nie może wytrzymać i coś się nawet przycina. Ale odbieramy sobie pierwszego tutaj legendarnego skina za karnet i jest to taka babeczka. To jest taka punkowa babeczka. Ej! Ja myślałam, że ona nie jest fajna, a ona z tyłu ma takie tutaj wrotki i tu będzie fajnie wyglądać, wiecie, jakiś efekt do tego. Także od razu sobie ją wyposażę, bo na pewno ją przetestujemy, a jeszcze sobie odbierzmy za darmo koło. Tu oczywiście te osoby, które sobie nie kupicie karnetu, to możecie tutaj odbierać sobie to dolne za darmo. I tutaj też może coś fajnego będzie. Jak na przykład nietypowy wiking, no to jest bardzo fajna rzecz, prawda Rafał? Tak, ale ja też bym chciał taki karny Tevela. Rafał, za chwilę ci pokażę w gierce. Nie masz fałdolców. Fałdolców to może... Aha, to z TikToka. TikToka. Myślałam, że ci się pomyliło. Ja mam 50 gemów. Tutaj mimo tego, że się wydaje tyle gemów, to coś tam się zwraca, bo tutaj możemy sobie jeszcze właśnie... O, znowu 50 gemów. I nawet nie wiedziałam, że tyle tu jest 50. Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś przyspieszonego trybu otwierania, że nie trzeba klikać tych 30. Lecimy tutaj z kręceniem. Obstawię, Rafał, co teraz będzie. Ja myślę, że będziesz miała coś zielonego. I mam pingwina. Mam rzadkiego pingwina. No z tych darmowych kręceń musi być jakiś cud, żeby cokolwiek się tam stało. Mamy animację zaczepki. Zaczepka to jest coś takiego. I tutaj ciekawa jestem, czy właśnie będzie ona jakoś działała na innych graczy. To jest chyba takie, wiecie, taka dżdżownica jakby po ziemi. Także możecie ocenić w komentarzu, jak wam się podoba. Mam nadzieję, że właśnie tutaj w tym karnecie będzie jakaś taka zaczepka właśnie specjalna, jak na przykład łóżko, że można przenosić. Albo no coś takiego podobnego, żeby można było tak jakby wpływać na innych graczy. Czytaj Rafała i go trollować, bo ja tutaj muszę się odwdzięczyć za te wszystkie role. Mamy tutaj 20 żetonów. No, ej, ja już, Rafał, 150 gemów dostałam. Ja nie wiedziałam, że to jest 150 tyle. Gemów. No, trzy ja razy... Kiedyś chyba było po 30, tak mi się wydaje przynajmniej. Właśnie nie wiem czemu, ale tutaj co chwilę... No tutaj jakoś może więcej gemów. Jest co chwilę 50 gemów, także ciekawa jestem, ile by nas wyniosło właśnie całe odblokowanie karnetu za 1200 i całe tutaj to... dodać te właśnie gemy, które dostajemy. Możecie to obliczyć i napiszcie mi w komentarzu, ile wydałam gemów w dzisiejszym odcinku. Właśnie dodając te 50, które tak jakby dostaję. Mamy teraz tutaj zwykłego. Myślałam, że już będzie troszkę lepiej i no będzie tak epicki. Ja jestem sam ciekaw, ile to kosztuje. No bo 1200 to odblokowania 30 razy 30, 900 około. Tak, ale jeszcze za to mamy tutaj te 50. Już mam te 150, a teraz za chwilkę... Ej, prawie legendarny. Za chwilkę będę miała znowu 50, czyli 200 gemów. Także Rafał, ty będziesz to liczył. Dobra, tak się umówmy. Mamy tutaj... O! Mam dwa nowe kroki. Bye bye i haha. Ja mam bardzo mało kroków, także też będę musiała na pewno je przetestować. Mamy kolejne 50, czyli już 200 gemów, Rafał. Dodatkowo tutaj. Znaczy zwróciło nam się. Ej, dobrze, ładnie ci idzie. Dobrze, nie? Dobra, lecimy ładnie. Tutaj sobie szybko, odblokujemy tutaj. Mamy tam jakąś fajną zaczepkę. Mamy 10 żetonów. Kręcimy znowu kołem. Ciekawe, czy z tych darmowych kół, w sensie z tych takich właśnie zwykłych, czy nam coś poleci, zwykłe lub lepsze. Tutaj może być legenda, może, czyli tu jest najlepsza legenda. No i poleciała nam legenda, Rafał, ze zwykłego koła. Co ty gadasz? Ej, no to ładnie, ładnie. Jestem najbardziej ciekaw tego ostatniego skina, który tam się przed wami kryje, zaraz zobaczycie pewnie go. Który masz poziom? Już ci powiem, mamy tutaj, nie mówię, że będzie drugi, myślałam, że będzie drugi legendarny skin, mamy kurczaczka i mamy poziom, wiesz, który... 17, nie 17, tutaj gdzieś 15 chyba. Ale teraz odbieram, patrz, 50 klejnotów, czyli 250, kolejne 50, czyli 300 klejnotów już. Ej, to za chwilę okaże się, że ten karnet się zwrócił. I mamy tutaj animację. Oczywiście tutaj sobie zobaczymy, jak ta animacja wygląda. I ta animacja chyba tutaj jest tak w takim razie w krokach. I to wygląda tak. A, taki taniec, Rafał, takie ręce i taka fala przechodzi. Tutaj, taniec. Czyli, co? Ale teraz sobie uświadomiłam, że te tańce po prostu są dostosowane do tego, do tych
punkowych skinów. Czyli właśnie takie, taka dżdżownica na ziemi, taka fala. Ja zawsze jak wydropię jakiegoś skina, to właśnie taniec zwycięstwa i takie coś robię. Takie coś chyba takie. Także to jest mój taniec. Ej, nazwijmy to taniec Eweli. Mamy zwykłego taniec skinka. Taniec praniec. Ej, Rafał mi się chyba w dzisiejszym odcinku nudzi, bo on biedny tam siedzi tylko. I po prostu to no, są... No bo ja jestem Bambik i nie mam fałdolcu. Rafał od dzisiaj odinstalowuje TikToka. Rafał dzisiaj odinstalowuje TikToka. Bo jak widzicie, za dużo TikToka. Mam tutaj jakąś Chinkę, nie wiem, tutaj jakaś Azjatka to była. Mamy kolejne 50 gemów. Ile już, Rafał? 300? 300 gemów. Ile gemów? Nie mam pojęcia. Nie miałeś liczyć. Jedyne zadanie Rafała na dzisiejszym odcinku to liczenie gemów, a co on robi? Nie liczy. Dobra, mam bardzo ładne kroki. To będą... A, te kroki są właśnie do tych wrotek. I tak jak mówiłam, że to fajnie będzie z jakimiś krokami wyglądało. Ten skin i właśnie to będzie to. To jest ten taniec. Znaczy ten taniec, te kroki. Idealne do tych wrotek, do tych takich smug z tyłu niebieskich. Kręcę Rafał kołem i obstawiaj, co mam? Rzadkie. Nietypowe. Nietypowe mamy, ale kręcę jeszcze raz i teraz mam właśnie koło rzadkie lub lepsze. Ja obstawiam, że będzie epickie. Nie było chyba jeszcze żadnego epickiego skina. O, dobrze, dobrze. No i przeskoczyło teraz na rzadkie. Jakoś dzisiaj jakieś kury, kurczaki mi tutaj, także tu chyba to jest, nie wiem. Podpowiedź, na obiad jakiś rosół tutaj chyba, Rafał. Trzeba. Ej, emotka taka. Taka emotka, fajna. Mamy znowu 50 klejnotów, czyli 350. No już chyba, nie wiem, czy dobrze liczę, czy nie. Kolejne, czyli 400 gemów już? Taniec. Ten taniec to takie granie na gitarze. My chyba go gdzieś widzieliśmy już. Nie. Z Fortnite mi się pomyliło, bo w Fortnite też jest taki gościu. Identyczną ma gitarę. Właśnie taką. I sobie tak gra. Więc to jest bardzo podobne, no ale takich punkowych gości, no to pasuje to idealnie. Mamy astronauta tutaj. W ogóle z tych kół darmowych chyba nie wydropiłam jeszcze żadnego skina, który właśnie... którego nie mam. Wszystkie skiny mam. Nie wydropiłam nic nowego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Rafał, bo mi już tutaj bardzo mało zostało do końca i ja już tam widziałam co nieco. Mamy zwykłe, w ogóle tutaj ja pierwszy raz jestem na tym kole, nie widziałam jeszcze na tym kole, na tym karnecie. Ej, co to? Animacja? A, bo to była emotka, ja myślałam, że to jest taniec. Tutaj mamy taniec, a tutaj po prostu emotkę tylko. I widzimy tutaj już powoli, zmierzamy tutaj do samego końca. Co tutaj na końcu? I Rafał, wiesz co ja mam na końcu? Legendę. Mam specjalną emotkę. Serduszko. Wiesz, co to oznacza? Od dzisiaj ogłaszam walkę. Wielką walkę z Rafą. Wiesz jaką? Za te wszystkie twoje wynoszenia mnie za mapę. Ja się odwdzięczę teraz. Chociaż muszę poćwiczyć na pewno na początku. Ale ja się postaram i ja się odwdzięczę. Mamy sobie tutaj rzadkiego skinka. Oczywiście go tutaj sprzedajemy. Mamy tutaj animację jakąś. Oczywiście za chwilę wam ją pokażę. Emotkę. Ją za chwilę będziemy wykorzystywać. I mamy ostatniego... Ej! On lata ten skin! Rafał! Czy ty wiedziałeś o tym? Tak, bo ja już testowałem. Aha! Ja nie wiedziałam o tym. Tylko szkoda, że tutaj tak ucina. Ale kozackie. Ja myślałam, że on normalnie stoi tak, że... Chyba już wiemy, jakiego skina dzisiaj przetestujemy. Oczywiście ubieramy sobie, nie wiem, czy to będzie pasować, ale wybieramy sobie tutaj nowe kroki, wybieramy sobie wszystkie tutaj nowe tańce. No i testujemy sobie nowego skina, za chwilkę zobaczymy, jak on wygląda w gierce, jak kroki wyglądają. I wygląda na to, że jestem tutaj najwyższa. Ja jeszcze nie grałam żadnym skinem tutaj właśnie na tym, na takiej desce, także teraz będzie moja pierwsza reakcja. Te kroki trochę... A widać je! Ja idealnie przyszedłem. Ewela, no chyba to jest najlepszy czas. Będzie rekord... Aha, rekord świata. Oj, doganiam cię na moje desce. Tutaj, proszę bardzo. Skina, chodź tu, dawaj, dawaj. Ej, ale sztos! Ej, patrz na to, patrz na to. Tyry, 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 tyry. Dobra, dobra, skończ grać. Ja cię kręcę. Ej, nie wiedziałam, że tak długo gra. Ej, ja tutaj na końcu jeszcze muszę przetestować może coś. Czekaj na mnie. Przetestujmy sobie. Patrz jeszcze, jaki mam taniec. Fala. Ej, dobra. Uwaga, uwaga. Dobra, ja się boję, że nie przejdę. O nie. Ja mam nadzieję, że teraz to przetrwam, bo to jest najgorsza runda. Chociaż ostatnio Rafał chyba częściej tutaj odpada niż ja. Dobra, lecimy. To... Ej, dobra, zostaw mnie. Ja mam emotkę teraz przenoszenia. Rafał, nie zawaham się jej użyć. Na tej desce w ogóle ciężko jest, tak wiesz. Wow. Czy ty byś teraz odpadł? Ale mega mi się...
No ole fart. Mega mi się podoba twój skin. On z tą deską jest po prostu... A! U Jezus, dwa razy prawie wyleciałem. Jest po prostu przekozacki, Ewela, ten skin. Ej, Rafał, Rafał, bo nas razem wytyguje. Czerwony. Ale ja się chciałem przytulić. Jacek, ale mnie zestresowałeś. Tam na końcu to jest najgorsze, co może być. I w ogóle, ja muszę tutaj przetestować. Jeszcze dwie emotki mam do przetestowania. Ale chciałabym zrobić pierwszego wina tutaj. Także Rafał, weź daj wygrać. Ja tu patrz, jak dobrze przechodzę, proszę państwa. Lecimy. Ej, ała. Ogółem musimy to zrobić. Ajajaj, musimy... W ogóle mnie dzisiaj na odcinku nie widać. Nie wiem, czy zauważyliście. Ej, dlaczego widać ten? Mnie? Nie widać cię. Ej, proszę tutaj wracać. Ja chciałam tutaj powiedzieć, że powinien mieć ten gościu deskę do ręki, jak ten. Jak tak skacze. No, ale to by było dobre, tylko to już oni by za dużo, wiesz, za dużo by tu było takiego wydziwiania, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Dobra, idę. Ojejkuś, jejkuś. O, dobra. Patrzcie się, ja prawie się tam zepsułam, co tam było? Dobra, tu lecimy, lecimy. Jak ci idzie, jak ci idzie? No bardzo dobrze, Wela, ja już tu przeszedłem i jestem na samym końcu. Czekam na was. Czekaj na mnie, bo ja chcę zrobić pierwszego wina z skinem tutaj. Okej? Okay? Dasz mi wygrać? No ja czekam tutaj na ciebie, ja cię wniosę na metę. Dobra, dobra, to czekaj. Dawaj, 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 Wela. Czekam na jakiś tutaj stopień. Wow, jak ci to już dobrze idzie, chodź, wniosę. O, ty... Nie! Nie! Jestem! Co tu się dzieje? W ogóle patrz, jakie ja mam te! Jakie ja mam niebieskie te! Dzięki! I mamy cały karnet wina, także dziękujemy, zapraszam was na nasze pozostałe odcinki, no i bierzcie udział w konkursie na karnet, zgłaszajcie się. Na razie! Wpadajcie na kanał Robloxowy, na razie! Pa!